daliśmy taką możliwość mieszkańcom Opola, żeby zapoznali się z tą placówką i jeszcze przed jej funkcjonowaniem, czyli funkcjonowanie zaczyna się 1 sierpnia tego roku, czyli właściwie no za już niecałe 2 tygodnie. Natomiast od dzisiaj między godziną 12 a 14 w tym tygodniu jest możliwość po prostu zobaczenia, spotkania się tutaj z przedstawicielem naszej placówki, tak żeby móc też wziąć deklaracje, które potem pacjent, z którymi może już przyjść do lekarzy, którzy zaczną przyjmować od 1 sierpnia. W przyszłym tygodniu te godziny, tak zwane otwarte przychodnie, będą już od godziny 10 do godziny 14. Także zapraszamy w tych 4 godzinach, żebyście Państwo mogli przyjść. A widzimy po dniu dzisiejszym, że jest takie duże zainteresowanie i chcemy, żeby właśnie tak na spokojnie zaprzyjaźnić się z przyszłą placówką, która ma dbać o zdrowie naszych mieszkańców. Przypomnijmy zatem, komu placówka będzie służyć oraz oczywiście jakiego typu porady będzie można tutaj uzyskać. To jest placówka POZ-u, czyli podstawowej opieki zdrowotnej. Będzie tu przyjmował lekarz, który ma zadbać o zdrowie od urodzenia do jak najdłużej, czyli na przykład 100 i więcej lat. Czyli klasyczny lekarz i pediatra, i lekarz tej medycyny rodzinnej. I tacy lekarze tutaj w tej placówce będą, bo oczywiście specjaliści są zarówno u nas w naszych placówkach, ulica Kościuszki, ulica Waryńskiego czy licealna, jak i oczywiście tu obok w szpitalu są poradnie specjalistyczne. I to nie ma jak gdyby tutaj sensu tworzenia takich specjalistycznych komórek. Ideą główną było to, żeby dla osiedla AK, dla Malinki i dla tych innych sąsiednich dzielnic, ale też i dla wszystkich mieszkańców naszej właściwie nawet aglomeracji opolskiej, ta przychodnia jest stworzona. Tu można przyjść, złożyć deklarację, tak żeby pielęgniarka środowiskowa, lekarz medycyny rodzinnej, pediatra mógł zadbać o polską rodzinę. Jacy lekarze będą przyjmować, jak będzie placówka funkcjonować już od sierpnia? Od sierpnia będzie funkcjonować od godziny 8 do godziny 18. Będzie tu zawsze lekarz pediatra, będzie lekarz medycyny rodzinnej czy chorób wewnętrznych, tak żeby spełnić właśnie te wymogi dla POZ-u. Były w pewnym momencie problemy, tak jak w ogóle wszędzie w Polsce z lekarzami. Jak wygląda tu kwestia obsady w tej placówce? Tutaj w tej placówce mamy już podpisane umowy z lekarzami, od 1 sierpnia będzie pediatra. Przez pierwszy miesiąc będzie kilku lekarzy medycyny rodzinnej, ponieważ nowy lekarz, który będzie tylko w tej placówce przyjmował, będzie już od 1 września. Ale zabezpieczamy cały ten okres od 1 sierpnia, także proszę się nie martwić, każdy pacjent będzie tutaj dobrze obsłużony. Ilu pacjentów dziennie będzie mogła docelowo oczywiście przyjąć placówka? No, liczymy na to, oczywiście to zależy od tych ilości deklaracji, tak? Na dzień dzisiejszy 5 tysięcy złożonych deklaracji to jest taka ilość, gdzie ta placówka będzie mogła właśnie normalnie funkcjonować i ta ilość lekarzy na wstępie wystarczy do obsłużenia takiej ilości naszych mieszkańców. Natomiast jeżeli będziemy widzieć, że jest potrzeba, nie ma problemu, będziemy zatrudniać kolejnych lekarzy, bo w tej całej sytuacji jednak ta przewaga tego, że my stanowimy spółkę, która ma, jak gdyby organizuje pracę dla 4 miejsc w tej chwili, tak, od 1 sierpnia, to jest duża taka przewaga i łatwość czasami w pewnym zarządzaniu też tymi sytuacjami, kiedy właśnie trzeba tutaj w danych godzinach, żeby był zawsze lekarz. Wchodząc do poszczególnych gabinetów, natkniemy się na jaki sprzęt i jakie możliwości właśnie oprócz tego takiego standardowego badania? No oczywiście w tej chwili ten standard badań rozszerza się, tak? Tu oczywiście oprócz klasycznych takich badań jak EKG, czy w tej chwili już w standardzie USG, tak, także tutaj oczywiście są aparaty te potrzebne, mamy też całe laboratoria, które są albo w naszych przychodniach pozostałych z tymi specjalistycznymi badaniami, lub też będziemy posiłkować się oczywiście tutaj z laboratorium szpitala akademickiego. Właśnie jesteśmy w trakcie podpisywania umowy, także tutaj ta lokalizacja też jest bardzo korzystna właśnie dla pacjentów pod tym kątem, że też w pobliżu są wszystkie właściwie możliwości badań laboratoryjnych czy obrazowych.